To jest wspaniałe, naprawdę. Ja się świetnie bawię. A co z tym śpiewem? No właśnie, za każdym razem siedzę przed odcinkiem i mówię Maćkowi, że nie dam rady i że nie ma szans. Mam wrażenie, że już nikt mi w to nie wierzy, a ja za każdym razem tak się czuję. To jest to w ogóle, że wychodzę i cośkolwiek tutaj śpiewam, jest dla mnie zaskoczeniem, że śpiewam chyba na takim poziomie, że ktoś to w ogóle może chcieć, prawda, oglądać, bo pod prysznicem to w ogóle jestem śpiewakiem operowym, prawda, ale... To jak każdy z nas. Tak, tak, ale tutaj wyjście z mikrofonem i takie doświadczenie dla mnie aktora jest wspaniałe. Myślę, że też dużo z tego programu wyniosę, nauczę się. Przede wszystkim sprawia mi to radość. Nie sądziłem, że tak będzie. Nie sądziłem, że tak będzie, ale tak jak mówię, poszedłem za intuicją. Do tej pory się świetnie bawię. Myślę, że tak będzie do samego końca. No i ciekaw jestem kolejnych wyzwań.